Cześć i witam w ostatnim odcinku serii genetycznej. Tak, to już ostatni. Nie wykluczam, że w przyszłości jeszcze wrócę do innych zagadnień z tej dziedziny, ale jeśli chodzi o genetykę kolorów i umaszczeń kotów rasy ragdoll, to dziś dotarliśmy do ostatniego z nich, a jest nim szylkret. Po angielsku umaszczenie to nazywa się tortoiseshell lub krócej torti, a kiedy występuje wraz z pręgowaniem, nazywane jest torbi. Słowo torbi to połączenie dwóch słów. Torti, oznaczającego kota szylkretowego, i tabi, oznaczającego kota pręgowanego. Dzisiejszym hashtagiem dla uważnych jest nazwa, która najbardziej przypadła Wam do gustu. A ja na potrzeby tego filmu będę posługiwała się polską nazwą, a więc będę mówiła o kocie szylkretowym. Co do genetyki, z poprzednich odcinków serii wiecie już, że za kolory kota odpowiadają trzy lokusy, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, pojemniki na dane geny. Są to pojemniki na geny B, D oraz O. I wszystkie trzy odgrywają rolę w powstawaniu kota szylkretowego. Najpierw uzyskujemy kolor bazowy za pomocą pojemników B i D. Do pojemnika B wpadają geny odpowiadające za wielkość i kształt drobinek czarnego pigmentu. I w zależności od genów, jakie do niego trafią, uzyskujemy włos w kolorze czarnym, czekoladowym lub cynamonowym. Następnie geny wpadające do pojemnika D decydują o tym, czy granulki pigmentu we włosie szczelnie do siebie przylegają, czy zostają rozproszone. W pierwszym przypadku kolor uzyskany w pojemniku B pozostaje niezmieniony, zaś w drugim zostaje rozjaśniony do koloru niebieskiego, liliowego lub płowego. Odcinki, w których szczegółowo omawiam genetykę i wygląd wszystkich tych bazowych kolorów, znajdziecie na playliście, którą podlinkuję Wam pod filmem. Kot szylkretowy powstaje wtedy, gdy w grę wchodzi jeszcze jeden lokus, pojemnik na geny O, który znajduje się w chromosomie X. Przypomnę, że osobniki płci żeńskiej mają zazwyczaj dwa chromosomy X, a osobniki płci męskiej jeden. Oznacza to, że kotki mają zazwyczaj dwa miejsca na gen O, a kocury tylko jedno takie miejsce, bo ich drugi chromosom to Y. Gen duże O decyduje o tym, że we włosie zamiast eumelaniny, czyli granulek czarnego pigmentu, pojawia się feomelanina, czyli granulki pigmentu żółtego, wskutek czego powstaje kolor rudy. Gen małe O decyduje o tym, że feomelanina nie jest produkowana, a więc kolor rudy nie pojawia się. Czyli dla przykładu, jeśli kot wskutek działania pozostałych lokusów jest czarny i po rodzicach odziedziczył wyłącznie małe O, to pozostaje czarny. Jeśli jednak odziedziczy wyłącznie duże O, to zamiast eumelaniny w jego włosie produkowana jest feomelanina i kot jest rudy. Kolor szylkretowy powstaje zaś wtedy, gdy osobnik o dwóch chromosomach X, czyli mający dwa miejsca na geny O, odziedziczy po rodzicach jeden gen duże O i jeden gen małe O. Wówczas na części kota widzimy ten kolor bazowy, uzyskany za pomocą pojemników B i D, a na pozostałej części kota widzimy kolor rudy lub kremowy. Czy to oznacza, że tylko kotki mogą być szylkretowe? No bo w końcu teoretycznie tylko kotki mają dwa geny X, a więc wymagane do powstania koloru szylkretowego dwa miejsca na gen O. Odpowiedź brzmi i tak, i nie. Bo co do zasady to tak. Kotki mają dwa chromosomy X, a kocury tylko jeden. Czyli jeśli widzicie kota szylkretowego, to możecie mieć niemal stuprocentową pewność, że jest to kotka. Dlaczego powiedziałam niemal? Bo i od tej zasady są wyjątki. Na przykład wtedy, gdy u kocura wystąpi zjawisko zwane zespołem Klinefeltera. Taki kocur ma trzy chromosomy, 2X i 1Y. Kocury szylkretowe zdarzają się więc, choć są rzadkością. Jakiś czas temu udało mi się nagrać dla Was takiego kocura na wrocławskich animaliach. Link do filmu znajdziecie na górze i na dole. Wracając do genetyki kolorów, pojemniki B i O oba pozostają pod wpływem działania pojemnika D, który decyduje, czy gęstość granulek pigmentu we włosie jest normalna, czy jest on rozproszony. Kiedy jest normalna, uzyskujemy szylkret czarny, czekoladowy lub cynamonowy. I na tych kotach drugi kolor to kolor rudy. Kiedy jednak pigmentacja zostanie rozrzedzona wskutek działania genów małe D, uzyskujemy szylkret niebieski, liliowy lub płowy. A drugim kolorem, jaki widzimy na kocie, nie jest rudy, tylko jego rozjaśniona wersja, czyli kremowy. Ragdole w odmianie szylkretowej uznawane są we wszystkich organizacjach zrzeszonych w WCC. W standardzie ACF przeczytamy, że nie ma potrzeby, by wszystkie znaczenia point były równie złamane, ale w każdym z nich preferowany jest więcej niż jeden kolor. Kolory mogą być zmieszane lub przyjmować formę łat.
Dopuszczalny jest Blaze, jednokolorowe nogi, uszy i ogon. Obecność Blaze'a lub jego brak nie są istotne. Na znaczeniach mogą występować dwa lub więcej odcienie koloru podstawowego. Ekspresja koloru i ład uszulkretów jest całkowicie losowa i nieistotna. W standardzie CCCA przeczytamy, że kolor jest ograniczony do znaczeń point, jak w przypadku wszystkich kotów w odmianie point. Rozłożenie ład na znaczeniach i centkowania na nosie i opuszkach łap jest losowe i nieistotne, ale pożądany jest blaze na nosie. Kolory bez rozjaśnienia składają się z koloru bazowego i różnych odcieni rudego i kremowego. Rozjaśnione kolory mają tylko kolor podstawowy i odcienie kremowego. W przypadku obu kolorów preferowane są jaśniejsze odcienie. W standardzie CFA znajdziemy opisy wariantu szylkretowego wyłącznie w połączeniu z opisem koloru bazowego, na przykład Seal, który tutaj przytoczę. Ciało ma kolor pomiędzy bladym, płowym a kremowym, z cieniowaniem do jaśniejszego na brzuchu i klatce piersiowej. U starszych kotów mogą pojawić się na nim kremowe plamy. Znaczenia są w kolorze silowego brązu, różnie wymieszane z rudym i kremowym. Kolor oczu jest niebieski. Lusterko nosa i opuszki łap brązowe, w kolorze ciała lub koralowo-różowe. Pożądane są różnokolorowe. W standardzie FIFA przeczytamy zaledwie, że takie umaszczenie istnieje. W standardzie GCCF przeczytamy, że kolor na znaczeniach point powinien być brązowy albo czekoladowy wymieszany z odcieniami rudego lub niebieski albo liliowy wymieszany z odcieniami kremowego. Zasięg i rozłożenie szylkretowych obszarów nie są ważne, ale powinny powodować, że szylkret jest wyraźnie widoczny i na każdym z elementów znaczenia point obecne jest złamanie koloru, nieważne jak małe. Na wszelkich większych obszarach rudego lub kremowego może pojawić się pręgowanie. W standardach NZCF, SACC, TICA i WCF nie znajdziemy szczegółowego opisu szylkretu u ragdoli. A więc to już wszystko. Kończymy serię genetyczną, ale nie martwcie się. Filmy o kotach wciąż będą pojawiać się na kanale w każdy weekend. W kilku następnych odcinkach będę wciąż mówiła o standardach. W górze ekranu możecie głosować, czy najpierw chcecie dowiedzieć się, jak poszczególne standardy opisują pożądany kolor oka u ragdola, czy bardziej ciekawi jesteście błędów w budowie i umaszczeniach. A później zobaczymy, co będzie później. A zatem głosujcie, komentujcie i do zobaczenia.